Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i pozostali polscy skoczkowie znaleźli się w poważnych tarapatach. Przeżywają prawdziwy dramat, ich występ na zawodach jest zagrożony. Dawid Kubacki oraz Kamil Stoch w obecnych Mistrzostwach Świata gonią czołówkę. W klasyfikacji ponad Dawidem, znajduje się Austriak Stefan Kraft, pierwsza lokata, oraz Niemiec Karl Geiger, drugie miejsce. Czwartą lokatę zajmuje Japończyk Ryo Kobayashi. Ze sporą stratą do pierwszej czwórki plasuje się Kamil Stoch. Niestety, w najbliższych zawodach szansa na dogonienie rywali może przepaść. Polscy skoczkowie mają poważne kłopoty, gdy reprezentacja polskich skoczków pod wodzą Michała Doleżala wylądowała na lotnisku. Odkryto, że doszło do fatalnej pomyłki. Linie lotnicze zgubiły sprzęt polskich reprezentantów. Zawodnicy jeszcze w Japonii mieli całe swoje oporządzenie. Niestety, po wylądowaniu w Warszawie, okazało się, że wszystkie ładunki gdzieś zaginęły. Choć brzmi to jak żart, czy też próba wkręcenia polskich skoczków, to sprawa jest naprawdę poważna. W piątek polska reprezentacja ma trenować przed zawodami w Villingen. Jeśli nie odzyskają do tego czasu sprzętu, mogą mieć poważny problem. Dawid Kubacki i Kamil Stoch przeżywają dramat. Obecny skład kadry Michała Doleżala to: Stefan Hula, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Jakub Wolny oraz Piotr Żyła. Choć wszyscy są zaniepokojeni, największy dramat przeżywają Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Obaj wciąż mają spore szanse na wskoczenie na wyższe lokaty, a dodatkowe nerwy związane z poszukiwaniem sprzętu i niepewny start w najbliższych zawodach na pewno nie pomagają w odprężeniu się przed ważnym konkursem. Dzisiaj grzeje, 1. Nie żyje były wybitny reprezentant Polski i uczestnik Euro. Był prawdziwą legendą, kibice go kochali. 2. Przyjaciółka Pawła Królikowskiego wyznała nieznane fakty o jego stanie. Nikt nie wiedział, przez co naprawdę przechodził. W tym roku znacznie gorszy sezon rozgrywa Piotr Żyła, który oddalił się od czołówki. Obecnie zajmuje 14. lokatę i daleko mu do podium. Wierni kibice wierzą jednak, że odbije to sobie w przyszłym sezonie. Pozostali reprezentanci znajdują się na 36. miejscu: Maciej Kot, 40. Stefan Hula, 43. Jakub Wolny, i 63. Klemens Muranka. Najlepsze newsy dnia, źródło, Radio Z. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.